Pani Martyno, bardzo Panią serdecznie witam. Bardzo dziękuję, że zechciała Pani przyjąć moje zaproszenie. Widzimy się dlatego, że miałem niesamowitą przyjemność i zaszczyt współpracować z Panią przy Pani przygotowaniach do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Pani Martyno, wiem, że nie kończyła Pani kierunku humanistycznego w szkole średniej. Ja to nazywam biolchemem, pozwolę sobie to też w ten sposób określić. Chodziła Pani na kierunek na biolchem, szeroko pojęty. Najprostsze pytanie, dlaczego WOS? Ta decyzja była związana z wyborem kierunku studiów, a może zainteresowania, a może i jedno i drugie. No to w takim wypadku, dlaczego biolchem? A może chce Pani połączyć medycynę na przykład z prawem. Wydaje się to bardzo ciekawym połączeniem, Pani Martyno. Tak, oczywiście. Ja od pierwszej klasy, gdy na ten biolchem poszłam, chciałam być lekarzem zawzięcie i do tego też dążyłam. Brałam udział w olimpiadach różnego rodzaju. Właściwie też jedna z nich dała mi taką możliwość, abym na ten kierunek lekarski poszła. Ale finalnie też dałam sobie w tym liceum taką przestrzeń do tego, aby bliżej poznać siebie, swoje umiejętności i zainteresowania, aby trochę tak odejść od tego standardowego myślenia, że jak już karty zostały położone i na tym biolchemie jestem, to tylko jedną drogę do wyboru tak naprawdę mam. Więc tutaj właśnie ta kwestia, ta otwarta droga, którą sobie dałam i odwaga, bo wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu też na to patrząc i do tej pory twierdzę, to są odważne decyzje, że po tych 4 latach nauki zupełnie innych przedmiotów chcę pójść w zupełnie innym kierunku, ale rzeczywiście na tej przestrzeni czasu ja zobaczyłam, że WOS jest czymś, co mnie interesuje, też w co jestem zaangażowana społecznie i poniekąd miałam już takie pojęcie o tym od podszewki trochę, na przykład jak wygląda administracja w Polsce, dlatego też stwierdziłam, że to jest coś dla mnie, że to będzie ogromne wyzwanie, żeby podjąć taką decyzję w ostatniej klasie liceum, ale też doszłam do takiego wniosku, że rzeczywiście czasami takie odważne decyzje są potrzebne i zobaczymy, co z tego wyjdzie, spróbuję, a nuż się uda, no i mam nadzieję, że tak też się stało. Pani Martyno, na pewno się uda, jestem przekonany. To mój podziw dla Pani wzrósł jeszcze o wielkość kosmiczną wprost, mając możliwość studiów lekarskich. Podejmuje się Pani przygotowanie do jednego z trudniejszych przedmiotów humanistycznych, jakim jest egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Z tego, co Pani pisała, napisała go Pani tak, że się Pani dobrze czuła z wynikiem egzaminu, samym egzaminem. Przygotowując się w klasie z rozszerzoną biologią, z rozszerzoną chemią, matmą zakładam, prawda? No bo to ze sobą współgra bardzo mocno. I rok temu, plus kilka dni, plus może kilka tygodni, kiedy sobie zdała Pani sprawę z tego, że trzeba tak mocno zabrać się do przygotowania do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, łącząc wiedzę i umiejętności? Kiedy i jaki to miało skutek? Tak, wydaje mi się, że rzeczywiście był to dopiero wrzesień, październik, tak naprawdę, gdy ja na poważnie pomyślałam o tym, że tak, chcę to zdawać. Na początku miałam różne myśli, że może tak, może nie. Wtedy właśnie też się poradziłam przyjaciółki. Ja się jej pytam, mówię do niej, Paula, powiedz mi, jak to jest z tym WOS-em rzeczywiście, czy on jest taki straszny, czy ja dam radę? Ona mi mówi, że na spokojnie dasz radę, że masz już tą podstawę, której nie każdy może ma z racji tego, że się angażujesz społecznie, że czytasz prasę, że masz to takie pojęcie ogólne jakieś o tym, więc sobie poradzisz. Wtedy stwierdziłam, dobra, ostatni dzwonek, bierzemy się tak do tego na poważnie. No i rzeczywiście później już była sama samodyscyplina przez 10 miesięcy i się udało. Okej, no to jesteśmy, to jest pierwszy krok, teraz drugi. Zakładam, że być może to wyglądało w ten sposób, że Pani sobie siadła, karteczka i teraz tak, wiem to, mam to, a tego mi brakuje, to jeszcze powinnam zrobić. Czy zrobiła Pani sobie coś takiego, co ja nazywam takim wosowskim rachunkiem sumienia? Na przykład mam wiedzę, brakuje mi umiejętności, albo mam umiejętności, ale brakuje mi wiedzy. Pisma procesowe, praca, arkusz, no tego jest całkiem sporo. Czy Pani też miała taki moment właśnie takiego rachunku sumienia, żeby sobie powiedzieć, o, tego mi brakuje, tego chcę, zaczynam szukać? Tak, dokładnie tak z pewnością było od samego początku, gdy już też miałam dobrane materiały dydaktyczne, z których chciałam skorzystać, tutaj też na przykład właśnie kurs u Pana.
Wtedy też taki rachunek sumienia wykonywałam bardzo często tak naprawdę, dlatego że obrałam taką sobie trochę technikę, że rzeczywiście szłam tymi zagadnieniami, ale nie do końca było to tak, że ja po kolei wszystkie przeszłam i dopiero na koniec powtarzałam, tylko robiłam jeden dział, kolejny i wtedy powtarzałam znowu ten pierwszy. I tak za każdym razem zerkanie do podstawy programowej, która mi bardzo pomogła, ten cały zbiór kartek wędrował ze mną wszędzie, po całej Polsce, gdzie ja byłam, to była moja podstawa programowa z włosów wydrukowana. Do tego bardzo często wracałam i to mi bardzo pomagało. Rzeczywiście taki ten rachunek sumienia przysłowiowy, czy właśnie wzięcie podstawy, to żeby usiąść z nią przed lustrem, opowiadać sobie wszystko, co wie się o danym zagadnieniu, dodawać jakieś fajne sytuacje z polityki chociażby, które tej sytuacji dotyczą, i wtedy się zapala takie światełko, okej, tutaj troszkę za mało wiem w tym temacie, może warto gdzieś jeszcze posłuchać, czytać coś o tym, żeby mieć większe pojęcie. Więc taki rachunek sumienia tutaj rzeczywiście regularnie aż do samej matury był wykonywany. To w takim wypadku już Pani powiedziała, że Pani dołączyła do mojego kursu. A kiedy Pani trafiła na doktora Andrzeja? W jaki sposób Pani do mnie trafiła? Ja trafiłam jeszcze szybciej w momencie, gdy uczyłam się historii na sprawdzian. I wtedy tak poszukiwałam jakichś źródeł niekonwencjonalnie, żeby nie w podręczniku wisieć rzeczywiście. No i wtedy natknęłam się na kurs, najpierw na tym filmik na YouTubie, z których skorzystałam, później dowiedziałam się o kursie, no i z też opinii pozostałych absolwentów, którzy również na kanale występowali, stwierdziłam, tak, to jest to dla mnie, to jest to, czego jeszcze potrzebuję, żeby tą wiedzę uporządkować, no bo prawda była taka, że ja podręcznika żadnego nie miałam i potrzebowałam czegoś takiego, co mi tą wiedzę uporządkuje, pokaże, że tak, to jest to, czego trzeba się nauczyć. Czyli przez historię trafiła Pani na WOS. Tak. Od razu mi następne pytanie, które teraz mi się ukształtowało. Idzie Pani na prawo. Pisma procesowe, czy to, co żeśmy tutaj robili, czy te pisma procesowe, czy to Panią potwierdziło w wyborze, czy troszeczkę przekierowało, jeśli chodzi o wybór właśnie prawa? Jaką Pani miała wizję prawa, studiów prawa, czyli co Panią kierowało, czy samo zainteresowanie, ranga studiów, wymagalność, bo to są bardzo wymagające studia, czy może coś innego? Czy te nasze zajęcia, czy właśnie te pisma, czy one ugruntowały, czy osłabiły zainteresowanie prawem? One tylko i wyłącznie ugruntowały, i co więcej, to opowiem taką ciekawą historię, ponieważ kilka dni temu byłam na rozmowie o pracę w kancelarii adwokackiej w Warszawie. No i tam spore zdziwienie ze strony osoby rekrutującej, że osoba dopiero co po liceum się zgłasza tak naprawdę. No i tak samo tam trochę krótki wywiad był odnośnie jakiejś rozpoznawalności różnych pism i tak dalej, podstawowych elementów, z którymi sobie znakomicie poradziłam tak naprawdę. Więc wtedy ja pamiętam, że ja wyszłam stamtąd i myślę, o kurczę, tutaj się przydała ta matura z WOS-u. Więc rzeczywiście pełen wachlarz tego, że rzeczywiście można nawet z taką wiedzą gdzieś tam próbować ich sił, ale tak, rzeczywiście tutaj to mnie też ugruntowało w tym, że to jest coś ciekawego, że można robić, no to jest coś, czego nie było wcześniej tak naprawdę, ale to jest jakaś taka namiastka mała tego dla takiego ucznia, która mu pokazuje, jak to wygląda, z czym trzeba się mierzyć, że, no, że praca taka to nie tylko na sali sądowej, ale właśnie i taka bardziej formalnościowa właśnie tutaj występuje. A proszę powiedzieć, czy już są wyniki tej rozmowy? Tak, jak są. Udało się? W poniedziałek powinnam być w pracy najbliższy. Pani Martyno, no super, gratuluję bardzo serdecznie. No, jestem z Pani dumny. Naprawdę jestem szalenie mocno z Pani Martyno dumny. Pani Martyno, to dziękuję. Przygotowanie. Zaczynamy, jest już do maja. Co sprawiło Pani największą, może nie, bo Pani chyba nic nie sprawia problemów, ale co Pani sprawiło największą trudność? Czy arkusz, czy pisma, czy pisanie pracy, czy rozwiązywanie zadań? Jak Pani pamięta, ja mam takie zasady Smolińskiego, prawda, że wchodzimy w głowę sprawdzającego, etc., etc. Czy co przy tym przygotowaniu do egzaminu maturalnego sprawiło Pani największą trudność? Wydaje mi się, że z samego początku największą trudność sprawiło mi to, aby
umieć się wczuć w te zadania, żeby zupełnie bardziej otworzyć głowę na to, co tam jest wszystko. W momencie, gdy jest się na kierunku ścisłym, jest się nauczonym na poszczególne, po prostu bardzo ścisłe i proste, konkretne fakty, nagle przychodzi moment, w którym trzeba spojrzeć na to zupełnie szerzej, że tutaj nie ma sytuacji, w której wszystko jest podane na tacy, powiedzmy, i ja tylko korzystam ze swojej wiedzy, tylko tutaj trzeba mieć rzeczywiście o wiele bardziej otwartą głowę, trzeba naprawdę myśleć tak wszechstronnie, rozwiązując te zadania i brać pod uwagę różne czynniki. I naprawdę wydaje mi się, że z samego początku, później już można było tak z doświadczeniem, zaangażowaniem w to, można było się tego wyuczyć oczywiście, ale na początku rzeczywiście to było dla mnie dużym problemem i czasami się aż zaskakiwałam, gdy już w momencie po tej części teoretycznej przystępowałam sobie do zadań, a tu coś nie wychodzi, gdzieś coś zawsze ucieka, później jest, o, no to było tak łatwe. Czyli jednym słowem, przygotowanie do egzaminu maturalnego to połączenie wiedzy i umiejętności, prawda? No i to zderzenie, tak wnioskuję, własnej odpowiedzi z rzeczywistością, czyli z tym, czego my, egzaminatorzy, wymagamy, prawda? W arkuszach maturalnych, to czego wymagamy w odpowiedzi. Który z tych działów? Polityka, socjologia, stosunki międzynarodowe czy prawo? Który z tych działów jest dla pani najciekawszy, a który zostawiłaby pani na końcu? I dlaczego? Wydaje mi się, że najciekawsza była dla mnie polityka. Począwszy od ustroju, po samą w sobie politykę tam zagraniczną, to było dla mnie najciekawsze, wydaje mi się. Z czym też byłam dosyć oswojona i bardzo łatwo mi przychodziła nauka, ale socjologia w sumie i prawo też były bardzo przyjemne. Do ostatniej chwili zwlekałam stosunki międzynarodowe. Także one już rzeczywiście tam gdzieś na koniec się pojawiły. Tak walczyłam trochę sama ze sobą, ale później już obrałam odpowiednią technikę i rzeczywiście poszło lekko, aż sama się zdziwiłam, że mogą być aż tak przyjemne. A dlaczego? A dlaczego stosunki międzynarodowe? Czy ze względu na mapę, czy ze względu na wielość wydarzeń, bo jednak te wszystkie przemiany od 1989 roku, prawda? Plus terroryzm, plus ekologizm, mnóstwo jest tego. Czy ze względu na obszar, patrz, globalizm, czy to mogło sprawić trochę takich problemów spojrzenia całościowego dla pani? Jak pani to widzi? Bo jest pani człowiekiem renesansu. Dla mnie jest pani człowiekiem renesansu, łączącym wiele różnych elementów. Dlatego stąd moje właśnie takie pytanie: dlaczego te stosunki międzynarodowe? Wydaje mi się, że tak, mapa tutaj była bardzo istotnym elementem, który gdzieś zawsze mnie odciągał od tego trochę, ale mnogość, wydaje mi się, że tych wszystkich konfliktów, wszystkiego, a ja jeszcze jestem taką osobą, która musi mieć wszystko ze sobą powiązane, że przyczyna, skutek i jedno z drugiego musi wynikać. I w momencie, gdy ja zaczęłam gdzieś tam doszukiwać się tam, gdzie nie powinnam w ogóle szukać przyczyn, skutków, no to rzeczywiście sobie tylko trochę problemów narobiłam i to rzeczywiście tutaj spowodowało to, że mi było ciężko do tego trochę podejść. Rozumiem. To teraz wróćmy do kursu. Dołączyła Pani do kursu, ma Pani pewne nadzieje, pewne spostrzeżenia. Jest ten okres już przedmaturalny. Czy ten kurs spełnił Pani oczekiwania w tym spojrzeniu merytorycznym i metodycznym? Co było dla Pani ważniejsze? Czy wiedza, czy umiejętności, czy jedno i drugie? Coś, co dawał, czy daje, zakładam, ten kurs doktora Andrzeja. Jak Pani to widzi? Wydaje mi się, że egzamin maturalny jest takim egzaminem, w którym rzeczywiście nie ma możliwości, aby napisać go dobrze, patrząc tylko albo na praktykę, albo na teorię. Więc tutaj uzupełnienie tego było bardzo dobrym sposobem, który przyniósł świetne efekty. Więc tutaj, jak dla mnie, coś wspaniałego. Ja pamiętam, jak wieczorem przed egzaminem dzwoniła do mnie mama i się mnie pytała, jak ja się przygotowałam w ogóle do tego egzaminu. Ja właśnie mówię tutaj, że kurs miałam taki świetny i że się udało rzeczywiście. Więc tutaj rzeczywiście połączenie tego w umiejętny sposób, ponieważ kurs połączył to w sposób taki, w którym można było to sobie na spokojnie ogarnąć, nie w sposób chaotyczny, przytłaczający, bardzo przyjemny właśnie, więc tutaj wydaje mi się, że taki złoty środek ten został gdzieś zastosowany w tym. A jak pani poszło o pismo procesowe? Udało się odgadnąć, że to chodziło o sąd okręgowy? Tak, udało się wszystko tam ogarnąć. Miałam naprawdę mieszane uczucia, jak wychodziłam,
ale później rzeczywiście tak sobie przeanalizowałam jeszcze raz ten arkusz i rzeczywiście udało się te wszystkie elementy zachować. Zaskoczyła mnie druga część pracy pisemnej. Czyli to rozważ problem, tak? Rozważenie Tak, problemu. tam były referenda lokalne. Pani Martyno, jest 10 maja, o godzinie 9, godzina 9.06, 3.07, siedzi Pani sobie na sali egzaminacyjnej. Już Pani przeliczyła strony, ktoś, kto prowadzi, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, mówi, proszę bardzo, zaczynacie pisać. Przegląda Pani arkusz. Jakie było pierwsze Pani wrażenie po Na przejrzeniu początku arkusza i zadań? właściwie miałam trochę mieszane uczucia, tak szybko przejrzałam. Nie wczytywałam się dokładnie w te zadania, widziałam, że jest ich dużo, czasu tak dużo z kolei nie było już, więc wydaje mi się, że wtedy tylko moja taka myśl była, żeby się nie wystraszyć, nie spanikować, starać się zachować taką zimną krew rzeczywiście. Myślę, że zrobiłam dużo i no i lecimy od początku z tymi zadaniami właśnie, więc tutaj taki względny spokój. Wiem po informacji, która do mnie od pani nadeszła po egzaminie, że czuła się pani po tym egzaminie, tak jak już powiedziałem na początku, dobrze, spokojnie. Przede wszystkim usatysfakcjonowana z tego, że to, co pani powiedziała, że dała pani po prostu z siebie wszystko. To, co można było i tak, jak można było. Pani Martyno, w związku z tym trzy moje prośby. Pierwsza. Nasz wywiad będą oglądały osoby, pani młodsi koleżanki, koledzy. Trzy rady pani Martyny w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, tym razem z wiedzy o społeczeństwie. Co by im pani powiedziała? To Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie. w pierwszej kolejności, żeby się nie wystraszyć, nie słuchać kogoś, kto powie, że nie dasz rady, że to jest za późno już na takie decyzje, żeby być spokojnym, ponieważ to jest bardzo dużo czasu. Więc tutaj pierwsza kwestia, żeby się nie wystraszyć, nie tylko się nie wystraszyć we wrześniu, ale żeby później się nie wystraszyć w kwietniu czy w marcu, gdy się okaże, że jakiejś wiedzy jeszcze nie mamy. Zachowanie tej zimnej krwi. Druga kwestia to jest zrobienie odpowiedniego planu i trzymanie się go. Tak jak powiedziałam, żaden dzień bez kreski, robić codziennie minimum, trzymać się, nie oszukiwać tam gdzieś siebie, że o dzisiaj, jutro zacznę, zaczynać tego dnia, na którego sobie zaplanujecie to, żeby nic nie zostawiać na później. I trzecia rada to chyba, żeby spróbować zainteresować się tym. Żeby nie patrzeć tylko na ślepo na to, co podaje podręcznik, tylko spojrzeć na społeczeństwo, które otacza nas, spojrzeć na politykę, na zjawiska, na to, co dookoła nas się dzieje, żeby nauczyć się tego w sposób porządny, taki bym powiedziała, nie uczyć się wszystkiego, nie wrzucać w siebie jak w śmietnik całej wiedzy, tylko wybrać odpowiednią wiedzę i od ogółu do szczegółu dążyć do końca maja. Jak pani sobie poradziła ze stresem przedmaturalnym i co by pani maturzystom na kilka dni przed maturą doradziła? Już z doświadczeniem. Tak, u mnie stresu takiego w sumie nie było. Każdym razem, gdy się stresuję, to przypominam sobie, że gdy byłam 17-letnim dzieckiem, to poleciałam sama do Dubaju na największą konferencję gospodarczą, na której występowałam. Więc zawsze przypominam tę sytuację i już wiem, że nic bardziej stresującego mnie w życiu nie spotka. Ale wydaje mi się, że tak z tej perspektywy to powiedzenie samemu sobie, porozmawianie ze sobą samym, że zrobiło się po prostu wystarczająco dużo, że te kości już zostały rzucone. I teraz tak naprawdę warto się skupić na tym, skoncentrować, nie myśleć już teraz, czego nie wiemy, skupić się na tym, co potrafimy. No i mieć takie pojęcie, że rzeczywiście nie taki straszny ten egzamin, że nie jest to nasza życiowa wyrocznia, że może czasami różnie nam pójść, różne sytuacje, różne zagadnienia. Nie wiemy, co tam będzie tak naprawdę, jakie tematy się pojawią, jakie pismo procesowe, więc podejście z takim myśleniem. Że robicie, dajcie z siebie 100%, a co będzie dalej, to już od was nie jest zależne tak naprawdę, a ten egzamin można zawsze powtórzyć raz, drugi, nawet trzeci, jakby było trzeba. Warto tylko nie zwątpić w siebie i trzymać dalej kciuki.
Trzeba też chyba zadbać o siebie, prawda? Jakiś odpoczynek, Pani Martyno, spotkanie z przyjaciółmi, znajomymi, bo to też jest ważne, bo najważniejsi w tym wszystkim jesteśmy my. Jesteście wy dla siebie, zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne. Znakomicie to Pani ujęła, że to jest też moja maksyma, przyznaję, że najważniejszy egzamin naszego życia dopiero nas czeka. Najtrudniejsze spotkanie mojego życia dopiero mnie czeka. I tu bardzo mocno podzielam pani Martyno zdanie. Ponieważ już jak na pani tutaj zdradziła, będzie pani w Warszawie, tak? Jedzie pani do kancelarii do Warszawy, ale to na wakacje, czy już z taką perspektywą po wakacje, jeszcze dłuższą? Bo będzie pani Tak. składała na UW, prawda? Na Uniwersytet Warszawski na prawo. Czy gdzieś jeszcze pani Martyno będzie pani aplikowała? Tak, dokładnie dostałam propozycję od rektora uczelni prywatnej Akademii Leona Koźmińskiego, aby również tam otrzymać stypendium i zostać ich studentką tak naprawdę, więc ta decyzja zostaje podjęta gdzieś w trakcie, ale co chodzi o pracę, to rzeczywiście bardziej tak długoterminowo już powiedzmy. Czyli tak, studia w Warszawie, studia prawnicze. Pani Martyno, proszę mi obiecać, że pozostaniemy w kontakcie, że będzie pani do mnie pisała na Instagramie nie tylko o tym, jak wyniki maturalne, jak studia, czyli, bo już te studia są. Będzie mi naprawdę szalenie, szalenie miło. Chcę też powiedzieć, że zawsze proszę pamiętać, może pani na mnie liczyć. Jeśli będę mógł w czymkolwiek doradzić, ja już nie mówię pomóc, bo jest pani takim człowiekiem, że nie wiem, czy to będzie potrzebne, ale doradzić, porozmawiać, być może czasami spojrzenie inne też jest warte, ważne, to proszę pamiętać, dla mnie nasza współpraca nie kończy się teraz, tylko będzie do momentu, dopóty my będziemy tego chcieli. Będzie mi po prostu szalenie, szalenie miło. Teraz będę czekał na wyniki maturalne i na stwierdzenie. Panie Andrzeju, dostałam się tu i tu, jestem tu i tu, będzie mi po prostu szalenie miło. Czy obiecuje mi pani, że napisze mi pani, jak będzie z maturą i jak ze Oczywiście, studiami? oczywiście. Oczywiście, będziemy w kontakcie tutaj jak najbardziej. Bardzo się cieszę. Pani Martyno, bardzo, bardzo pani serdecznie dziękuję. Życzę wspaniałych wakacji. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo. To Dziękuję był dla bardzo. mnie olbrzymi zaszczyt, coś, co wielokrotnie podkreślam. Tacy ludzie jak pani dają mi niesamowitą energię do tego, żeby mieć tych webinarów 10 po 10 godzin, bo wiem, że warto. To Dziękuję jest bardzo. moja złota zasada, bo w tym właśnie jest ambaras, co by dwoje chciało naraz. I jak ja znajduję tak cudownych kursantów, to ja chcę jeszcze bardziej być z wami i wam po prostu z wami współpracować. Bardzo się cieszę, że są tak mądrzy, fantastyczni ludzie jak pani. Bardzo serdecznie gratuluję pani rodzicom. Super, to jest naprawdę pełen szacunek i pełen podziw, pani Martyno. Proszę ode mnie przyjąć to bardzo mocno. Bardzo. Również dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś to będzie oglądał, kto jeszcze zastanawia się, czy warto zdawać ten WOS, czy da radę i czy warto kupić kurs, to na wszystkie trzy pytania odpowiadam tak. Więc naprawdę nie ma co się zastanawiać i ja mocno, mocno polecam każdemu.